Dlaczego Keylor Navas nie trafił do Wisły Kraków? Lecz zanim opowiem Wam tę historię, to zasubskrybuj kanał Okiem Wiślaków, aby nie ominąć kolejnych. Było lato 2010 roku, Wisła Kraków intensywnie poszukiwała bramkarza na rynku transferowym. Opcją numer jeden był Keylor Navas, wówczas 23-letni bramkarz kostarykańskiego Saprissa. Sam Keylor chciał przenieść się do Europy, Biała Gwiazda złożyła więc oficjalną ofertę. Władze Wisły odwiedziły go nawet w Bratysławie, gdzie rozgrywał mecz towarzyski z reprezentacją Słowacji, po którym miały być do gadane szczegóły kontraktu. Jak przyznaje były zawodnik Wisła oraz kolega Keylor Navasa, Junior Diaz po prostu miał on jeszcze kilka innych ofert. Zdecydował się na hiszpańskie Albacete, choć jak przyznaje Diaz, mocno rozważał również Wisłę. Do białej gwiazdy trafił finalnie Milan Ewanic, a Kaylor Navas kilka lat później sięgnął z Realem trzykrotnie po Ligę Mistrzów.